Znajdujemy się w miejscowości Jaszczów Kolonia w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym. Tereny dość przyjemne, natomiast zapach nie jest zbyt przyjemny. Nie wiem, czy jest to widać na filmie, ale znajduje się tutaj padłe bydło. Multum odpadów budowlanych, począwszy od gruzu, poprzez armaturę łazienkową, szklane butelki, folie, pianki, karnistry. Jakieś szmaty, skute płytki. To jest spora połaść, nie wiem jak to nazwać, nawet zbiorów plastików, słoików, butelek, klapek, pojemników po margarynach, mlekach, typowo gospodarcze odpady. Sadzonki, to jest wszystko rozwleczone na dość sporym terenie. Sprawa była zgłaszana w zeszłym roku, dokładnie w listopadzie, minie rok, jak byłam ze sprawą w nadleśnictwie powiatu łęczyńskiego. Proszę, eternit, opony i jeszcze więcej gruzu. Powiatu łęczyńskiego. Sprawa została przyjęta oczywiście. Przez rok czasu nie dzieje się tutaj nic. Zostały wyznaczone tylko osoby, do których należą te działki, pomimo tego, że jest to Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Te działki są prywatne. Jest to styk trzech działek. Jest to ewidentnie dzikie wysypisko śmieci. Nie zrobiono z tym nic. Były zeznania na policji, był spisany protokół. Natomiast no, nie dzieje się totalnie nic. Jest tutaj zwierzyna leśna, o proszę bardzo, przykład. Natomiast to... O, proszę, jest jakiś bus. Srebrny. Czarek, spróbuj z rejestracji złapać tego busa. Zaraz zobaczymy, co pan przywiózł do lasu. No podbiegnij tam kawałek. Nadleśnictwo jest niewydolne w temacie, ponieważ są to działki prywatne. Oni z tym nie zrobili nic. Nadmieniam, że 4 km stąd, w zeszłym roku, były porozkładane maty. Tam jest właśnie, o, nie wiem czy widać na filmie, wystają racice, kopyta padłej krowy. Smród jest okropny. Dobrze, że nie możecie tego poczuć.